stało się. W kościele pojawili się grzesznicy, okropni grzesznicy, straszni grzesznicy. Co to będzie teraz? Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. No właśnie, z mojego pokoiku. Najbardziej bolesne jest to, że musiałem zamknąć okno, a jest upał jak na Florydzie albo jak w Senegalu. No bo na świecie dzieje się normalne życie i jest głośno. I to ludzie nie zatrzymają się nagle i nie wyciszą swojego życia, bo tutaj pan Przemysław nagrywa filmik. No, żeby był komfort dla was, abyście słyszeli to, co tutaj gadam, no to musiałem to okienko zamknąć, nawet dwa okna w swoim pokoiku. Dziś chciałem wam powiedzieć o tym, co się w kościele wciąż dzieje i co się działo od zawsze. O tych, którzy w kościele byli, którzy w kościele są od zawsze. O grzesznikach w kościele są ohydni, okropni, beznadziejni grzesznicy, niedoskonali ludzie. Jestem ja, który sobie życia bez kościoła nie wyobrażam. Tak, w kościele są grzesznicy. Na początek taka refleksja natury innej niż tej, o której dziś będę wam mówił, a mianowicie no są w kościele te różne odłamy, nie są tak zwani tradycjonaliści, którzy chcieliby, aby msza święta w kościele przez kapłana była odprawiana tyłem do ludzi w języku łacińskim. I są tak zwani moderniści, którzy najchętniej to tabernakulum wynieśliby z kościoła i msze święte odprawiali w sali expo, nie? Żeby były światła, żeby były kolory, gwar, gitary i w ogóle koncert. Tak się nam ten Pan Jezus znudził. Jest to takie nudne, nie? Ten różaniec jest taki nudny, niewystarczający. Te sakramenty, ta msza święta, gdzie ksiądz wychodzi, te ministranci tymi dzwoneczkami tam na wejście. Później ten ksiądz gada jakąś modlitwę. Stoi, patrzy albo nie patrzy na ludzi. Coś tam mrocze sobie albo mówi przekonywująco. Później jest rozdawanie komunii świętej. W ogóle ta komunia święta jest bez smaku. Że warto by pomyśleć, żeby ściągnąć tak zwanych grzeszników, niewierzących, inaczej wierzących, inaczej myślących, aby ściągnąć ich do kościoła. Może warto pomyśleć nad czymś takim, aby komunikanty były w różnych kolorach i o różnym smaku. Tak, to wszystko co mówię jest cyniczne, ponieważ i tak zwani moderniści, i tak zwani tradycjonaliści funkcjonują na obrzeżach kościoła katolickiego. Katolicki w języku greckim oznacza powszechny, dla wszystkich. Ani tradycjonaliści nie są esencją kościoła katolickiego, ani moderniści nie są esencją kościoła katolickiego. Esencją kościoła katolickiego są katolicy, czyli ci, którzy przyjmują i żyją według tradycji kościoła, przyjmują Pismo Święte, ponieważ objawienie otrzymaliśmy jakby w takich dwóch strumieniach: Słowo Boże, Pismo Święte i tradycja kościoła katolickiego. Katolik to taki człowiek, który przyjmuje wszystko to, co daje mu Kościół katolicki, jest również otwarty na tchnienie Ducha Świętego, który poszerza struktury Kościoła katolickiego i na przykład operuje w ramach nowych form ewangelizacji. Czyli katolik to jest połączenie tradycjonalisty i modernisty, ale to nie jest ani tradycjonalista, stricte, ani stricte modernista. Dlaczego tym wszystkim dzisiaj gadam? Mimo tego, że jest upał i tu jest duszno. Pierwsza sprawa. Chciałbym nawiązać do budowy Arki Noego.
przez takiego kolesia, który, jak już wszyscy wiemy albo się domyślamy, zwał się Noe. Nie Neo, ten z Matrixa, chociaż obaj mieli dużo wspólnego, ale Noe. Noe buduje Arkę Noego, chociaż życie toczy się w sposób zwyczajny. Nie ma zagrożenia ani potopem, ani jakimiś nadzwyczajnymi zjawiskami przyrodniczymi. Ludzie pukają się w głowy, kiedy widzą Noego, budującego ogromną Arkę, twierdzącego, że się przygotowuje na potop, który nadchodzi. Arka Noego jest symbolem, ogromnym symbolem miłosierdzia Bożego. Wiele rzeczy, które dziś powiem, będę mówił w oparciu o książkę ojca Adama Czuszela Noe kontra Mabul przeciw upadkowi i zepsuciu. Bardzo wam polecam konferencję ojca Adama Czuszela. Bardzo wam polecam. Arka Noego jest symbolem nie tylko miłosierdzia Bożego, ale również zaufania Bogu. Kpiono z Noego, wyśmiewano go, drwiono z niego, widząc, że buduje Arkę, której budowa nie miała dla ludzi żyjących zwyczajnie, tak jakby Boga nie było, nie miała po prostu sensu. I pewnie to samo jest z nami. Coraz więcej z nas, a pisze ci o tym w swoich świadectwach, doświadcza w środowisku, w którym żyje, w którym pracuje, kpiny, szyderstwa z tego powodu, że na przykład uczestniczy w życiu Kościoła. Pojawiają się pytania: chłopie, kobito, komu ty ufasz? Tym księżom, tym biskupom, temu papieżowi, tym grubasom z Watykanu, tym pedofilom? Kościół to pedofile. Wstyd. No, Kościół już to przerabiał w postaci Noego i jego familii, prawda? Przy budowie Arki Noego. I teraz nie mówię o tych, którzy kpią z Kościoła katolickiego, z wiary i z Boga, jako o tych gorszych, ponieważ Noe budował Arkę także dla nich. To, że nikt z jego ziomków, ze społeczeństwa, w którym żył, i które wiedziało, że koleś buduje Arkę, bo ma przyjść jakiś kataklizm, nie skorzystał z tejże Arki, to już jest jakby inna sprawa. Każdy ma swoje miejsce w Kościele, każdy grzesznik, ponieważ Kościół jest dla grzeszników. Kościół składa się z dwóch elementów. Elementu boskiego, świętego, a zatem Pisma Świętego, Słowa Bożego, sakramentów świętych i elementu ludzkiego, grzesznego, czyli ludzi, którzy ten Kościół tutaj na ziemi tworzą. I teraz dalej taka sprawa. Chciałbym wam fragment z książki od ojca Adama Czuszela przeczytać. Jeden z bardzo znanych komentatorów Tory, żydowski mistyk Rashi, cieszący się wielkim szacunkiem w środowisku judaistycznym, żyjący w średniowieczu, tłumaczył, że Arka po hebrajsku Tephach może oznaczać także słowo, bo jej wymiary 30 łokci na 300 łokci na 50 łokci to jest wartość liter Lamed, Shin, Nun. W języku hebrajskim każda litera ma wartość liczbową, z tego wywodzi się tak zwana gematria, mistyczny system numerologii opierający się na języku i alfabecie hebrajskim. I z tych liter wychodzi słowo Lashon, język. Można to rozumieć, że Arka była zapowiedzią przestrzeni słowa, domem słowa, czyli w naszym katolickim rozumieniu Kościoła. Arka, o, idzie burza, bo się robi ciemno. Idzie potop. Ewakuujmy się do Arki. Dobra. Arka była zapowiedzią Kościoła. Była budowana dla tych grzeszników, również dla tych, którzy kpili z Noego. A że nikt z tych kpiących nie skorzystał z Arki i później zginął w odmętach potopu, to już jest konsekwencja ludzkich wyborów. I stąd się między innymi bierze zło, które jest konsekwencją ludzkich wyborów. To nie Bóg odpowiada za zło,
to człowiek swoimi wyborami, które są wyborami czynionymi poza dobrem, poza prawdą i dobrem, jest sprawcą każdego zła. Chorób, cierpień, samotności, wojen, kataklizmów. Za każdym z tych negatywnych przejawów rzeczywistości, fajnie mi się powiedziało, za każdym złem stoi konkretny człowiek. A Bóg ratuje, chce nas ratować z opresji zła, dając nam między innymi możliwość skorzystania z arki, którą jest Kościół katolicki. Arki ratunkowej. No dobra, okej, ktoś powie, no fajnie, jest Kościół, jest arką, jest ocaleniem, super. No ale w Kościele ci księża, jakimi samochodami jeżdżą, grzesznicy, zamiast dawać przykład, wzór gorliwych katolików, to oni dają antywzór tychże. Są zgorszeniem dla Kościoła. Skandal w Kościele był od początku. Począwszy od Judasza, który zdradził Jezusa, chociaż widział go, nie potrzebował dowodów na istnienie Boga, który widział cuda czynione przez Chrystusa. Ten skandal był kontynuowany przez Piotra, który trzykrotnie zaparł się Chrystusa, mówiąc mu prosto w oczy, że po prostu go nie zna i nie chce go znać i ma dosyć Boga. I teraz sobie myślisz, nie, jak w tym Kościele jest tylu ludzi niedoskonałych, grzeszników, grzech, obrzydlistwo, pedofilia. Tak by the way, jeżeli chodzi o pedofilię, według badań, największa ilość pedofilii, mówiąc tak ładnie, rekrutuje się spośród nauczycieli. Aż 14%. Natomiast spośród tak zwanych duchownych, tak zwanych, ponieważ mam na myśli różne kościoły, nie tylko katolicki, to jest 0,4% pedofilii. To tak by the way, jeżeli chodzi o pedofilię w Kościele, nie? Czy to jest jakiś problem? To jest problem, ale jeżeli się czepiamy pedofilii, to może zacznijmy od tych, gdzie ta pedofilia pojawia się najczęściej. To nie są duchowni. I teraz sobie myślisz, w tym Kościele są grzesznicy? Nie, sorry. Ja robię dystans z tej arki. Robię abordaż. Ja się wynoszę. Wynoszę się z tej arki, skaczę, tylko właśnie gdzie? Z tej arki skoczysz gdzie? W odmęt, w otchłań tych wód, które w Starym Testamencie woda była utożsamiana z miejscem, gdzie żyją demony. Rzucisz się, tak? Z tej arki, która ci przeszkadza, bo tam są grzesznicy, no bo ty nie jesteś grzesznikiem. No jasne, ja nie jestem grzesznikiem, inni są grzesznikami, nie? Kiedy patrzę w lustro, kiedy teraz do was mówię, to mam przed oczami nie tylko Boga, ale przede wszystkim swoje wszystkie grzechy. Tak. No. Ja Kościoła potrzebuję, bo właśnie w Kościele znajduję ukojenie i znajduję lekarstwo na mój grzech. I nie tylko w znaczeniu technicznym, czyli nie chodzi mi tylko o to, że mogę w Kościele przystąpić do sakramentu spowiedzi, ale w Kościele znajduję zbawienie. Czyli wyzwolenie z grzechu, które nie nastąpi na ziemi, które nastąpi po mojej śmierci, ponieważ ludzie święci najpierw przekraczają próg śmierci. Na ziemi nie ma ludzi świętych. Okay? Pamiętaj, że zło jest zawsze krzykliwe, cyniczne. Zło potrzebuje roztrząsać grzechy, afery, mówić bardzo głośno o złu, które się wokół dzieje, o słabościach, o niedoskonałościach. Lubi rozdmuchiwać to, co negatywne. Dobro nie potrzebuje ani rozgłosu, ani siły, ani krzyku, ponieważ siła dobra to obecność w nim Boga, który zwyciężył zło. Hans Urs von Balthasar, znakomity teolog XX wieku, o tym, co przed chwilą wam powiedziałem, napisał kiedyś tak, cytując również książkę ojca Adama Czuszela. Dlaczego pozostaje w Kościele? Bo jest on kościołem świętych, ukrytych i samotnych, którzy wbrew swej woli zostali wypchnięci na światło dzienne.
Są to prawdziwi realiści, liczący się z beznadzieją człowieka, biorąc go takim, jaki jest, i nie usuwają się z teraźniejszości w przyszłość. Oni są prawdziwymi utopistami, mimo wszystko przykładają rękę do dzieła i ufają wbrew nadziei. Są mądrzy, ale niewyrachowani. Żyją z pragnieniem rozrzutności eucharystycznej miłości Boga. I są pokorni, to znaczy przeciętność Kościoła nie odstrasza ich od solidaryzowania się z Nim zawsze, gdyż wiedzą, że bez Niego nie odnaleźliby drogi do Boga. Nie przyjaźnią się z Bogiem na własną rękę, pozostawiając na boku Kościół Chrystusa. Nie zwalczają przeciętności kontestacją, tylko dodają ostrogi przez to, że zarażają, zapalają. Cierpią z powodu Kościoła, ale nie stoją, dąsając się z boku. Nie organizują przy tym na boku osobnych kapliczek, tylko rzucają swój ogień w sam środek. I ponieważ są szlachetni, nie występują nigdy naprzód, są tylko cieniem. Płomień należy do mistrza. To jest dokładny sens tego drogowskazu. Nie był on światłością, lecz aby zaświadczyć o światłości. Niesamowity tekst tegoż teologa. Katolicy, my ludzie Kościoła katolickiego, mamy świadomość swojego grzechu. Ten grzech kładziemy w centrum Kościoła, aby Bóg ze słabości wyciągał swoją moc. Dowodem na to, że Pismo Święte jest autentyczne, że te słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym, rzeczywiście pochodzą od Boga, a nie są wymysłem ludzkim. Dowodem na to, że Kościół jest, Kościół katolicki, faktycznie jest mistycznym ciałem Chrystusa, a jego założycielem jest Chrystus i jego głową niewidzialną jest Chrystus, jest to, że chociażby w Piśmie Świętym pierwszymi apostołami pojawiającymi się w Kościele, opisanymi w Nowym Testamencie przez ewangelistów i Dzieje Apostolskie, są grzesznicy. Święty Piotr, grzesznik, święty Paweł, morderca, jako Szaweł jeszcze przed nawróceniem. Och, choroba jak wieje. Teraz zaczęło wiać. Nie wiem, czy ja to skończę nagrywać. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Gdyby Kościół był wymysłem tylko ludzkim, to autor, ludzki autor wszystkich ksiąg, czy tam w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, dopilnowałby, aby nie były one zdominowane przez ludzi, którym można wytknąć wszystko, a przede wszystkim to, że byli grzesznikami, że zdradzali Boga, że mieli na Niego wywalone, jak Judasz, jak święty Piotr, jak święty Paweł. Kościół od początku należał do grzeszników i to, że w Kościele jest tyle dobra, nie zawdzięczamy ludzkim wysiłkom, skoro ludzie są grzesznikami i są w stanie czynić zło, jak napisał święty Paweł, mimo to, że wiem, czym jest zło, to i tak czynię zło, to chociaż ludzie są skłonni do czynienia zła, to i tak w Kościele pojawia się mnóstwo dobra i żadne siły piekielne nie są w stanie Kościoła zniszczyć. Chociaż Kościół jest najczęściej atakowaną w historii ludzkości instytucją przez nie tylko niewierzących, ale również tych, którzy są w Kościele. Żadna inna instytucja poza Kościołem nie była tak często w historii ludzkości atakowana. Jej istnienie, jej autentyczność nie była tak często podważana jak Kościół katolicki. Kościół złożony z grzeszników. Arka, na którą wsiadają grzesznicy, aby Bóg ocalił ich przed śmiercią wieczną. Mimo tego, że w Kościele widzę również grzeszność, pozostaje w Kościele. Pozostaje w tej arce podziurawionej, do której się wlewa woda. Kiedy przychodzi większa fala, wydaje się, że ta arka zatonie, a ona i tak wychodzi zwycięsko w starciu z ogromnymi falami demonicznego zła. Fajny obraz zarysowałem. Pozostaje w tej arce, ponieważ tylko Kościół jest arką ocalenia wiecznego. Podziurawiona, zniszczona, nie
odmalowana, niedomalowana. W niektórych miejscach źle skonstruowana, aż się człowiek łapie za głowę, jak to wszystko w ogóle trzyma się kupy. Pozostaje w kościele, ponieważ poza kościołem nie ma zbawienia. Poza kościołem nie dasz sobie rady z grzechem, który cię wpędzi do grobu, do śmierci, nie tylko tej fizycznej, bo wiemy, że za śmierć cielesną odpowiada grzech, bo śmierć się wzięła z grzechu, ze zła, ale również wpędzi cię, tenże grzech, w śmierć duchową. Istnieje piekło dla tych, którzy chcą wyskoczyć z Arki Noego, na główkę wbić się w odmęty, odchłanie, dziczy i ciemności, które przepełniają odmęty naszego świata skażonego grzechem. Jestem wdzięczny Bogu, jestem wdzięczny moim rodzicom, że mnie ochrzcili. Ci, którzy oglądali moje świadectwo, wiedzą, o czym mówię, chociaż nie ujawniłem w nim wszystkiego, ponieważ wiele rzeczy trzeba zostawić dla siebie w relacji intymnej ja, Bóg. Poza tym o większości zła, które uczyniłem w swoim życiu, na razie publicznie nie mówię. Być może kiedyś do tego wrócę. Ale jestem wdzięczny, że jestem ochrzczony i że mogę korzystać z sakramentów świętych. Poza sakramentami, a próbowałem też takiego życia, człowiek jest jak rozpędzony samochód na autostradzie bez hamulców. Na razie ci jedzie fajnie, nie, bo jest autostrada prosta, ale wystarczy większy zakręt i kiedy ty tych hamulców nie masz i się coraz bardziej rozpędzasz, abyś po prostu skończył, wbijając się głową w mur. Twoje kolorowe, cudowne życie, cudowne, aczkolwiek pozbawione cudów, ponieważ oparte na przekonaniu, że Boga nie ma, oparte na własnym widzimisię, twoje życie rozpędzone, rozwrzeszczane, poukładane tylko po ludzku, ostatecznie osiąga swój kres w postaci śmierci fizycznej, ale również może osiągnąć swój kres w postaci śmierci duchowej. I nie chcę tu nikogo straszyć, ponieważ sam również w takim życiu niejednokrotnie uczestniczę. Kiedy? Opieram się na własnym przekonaniu, że jestem najmądrzejszy, na własnym lenistwie duchowym, kiedy stwierdzam, że po prostu już mam dosyć przeciwstawiania się złu, że może na chwilę od tego Pana Boga sobie odpocznę i że może z tego życia jednak troszkę zacznę czerpać tak hedonistycznie, egoistycznie. I ja też się rozpędzam w grzechu i później wracam, nie, pobity, poobijany, wymęczony na Arkę Noego, która również sama w sobie nie wygląda pięknie, ponieważ jest w niej obecny grzech, ale w niej znajduje spokój i pewność, że Arka, czyli Kościół, nigdy nie zatonie. To wszystko mi przypomina film, który bardzo lubię, Batman, Mroczny Rycerz. No to jest Batman i Robin. Bohater Batman powraca do Gotham, które jest zniszczone przez zło, aby ratować je przed niebezpiecznym przestępcą. Kobieta Kot namawia Batmana, aby zostawił to zgniłe, zniszczone miasto pełne fałszywych, grzesznych ludzi i uciekł z nią w inne życie, jak najdalej od tego Gotham, który jest symbolem zła. Batman w mieście zostaje, poświęca swoje życie, poświęca przyjemność. Kobieta Kot to piękna kobieta, aby ratować grzeszników. Batman, pozostając w Gotham, utożsamia się ze skorumpowanym miastem. Z ludźmi, którzy zamieszkują miasto pełne pleśni. Bóg chce, abyś utożsamiał się z Kościołem właśnie wtedy, gdy wychodzi z niego pleśń, ponieważ jako chrześcijanin jestem człowiekiem Kościoła. Jeżeli ty jesteś w Kościele, to dajesz Bogu szansę, aby On z twoich słabości wyprowadzał swoją moc. Ponieważ życie chrześcijanina nie polega na byciu doskonałym, bo jest to niemożliwe, ale polega na byciu świętym, dążeniu do tej świętości. A ta świętość nie pochodzi z moich tylko i wyłącznie wysiłków,
ale jest darem od Boga, co nie oznacza, że nic nie muszę robić i teraz Pan Bóg mi wszystko da, nie? Nie, to jest dwubiegunowa praca. Z jednej strony własny wysiłek nad rozwojem duchowym i z drugiej strony opieranie się na Bogu. Robię wszystko, jakby wszystko zależało ode mnie, jednocześnie ufam Bogu tak, jakby wszystko zależało od Niego. Nie wiem, kto to powiedział, święty Franciszek chyba tak rzekł to kiedyś. Mądry człowiek był z niego. Ja wiem, że fajnie i łatwo jest wyjść z kościoła i wejść w taki nurt życia czysto humanistycznego, bycia takim humanistą, który jest człowiekiem mądrym, zdystansowanym, który wie, że kościół to jest tylko instytucja ludzka, który wie, że księża biskupi to są cwaniaki biznesmeni, który wie, że papież kieruje mafią watykańską. Łatwo być takim humanistą, który z góry wszystkich ocenia. Oczywiście o sobie też mówi, że nie jest doskonały, aczkolwiek no, ja wiem, że jestem lepszy od was. Znaczy, dla takich ludzi też jest Kościół. Tyle, że jeżeli pozostajesz w myśleniu, które kręci się tylko wokół ciebie, antropocentryzm, to w tym zakręceniu się wokół siebie po prostu możesz ominąć Boga, chociaż Bóg zawsze będzie stał i będzie czekał, aby się na chwilę w tym zakręcaniu się wokół siebie i wokół swojej tak zwanej mądrości się zatrzymał chociaż na chwilkę. I w tym zatrzymaniu się na chwilę, w medytacji na przykład, czytaniu jednego zdania Pisma Świętego codziennie, Bóg jest w stanie odmienić całe twoje życie. Jak? Nie wiem, spytaj Boga. Dla Boga po prostu nie ma nic niemożliwego. Dlatego Kościół jest dla grzeszników i to, że w Kościele pojawiają się grzesznicy, jest dla mnie dowodem na to, że Bóg działa w Kościele, ponieważ dobro, które pojawia się w Kościele, nie pochodzi od ludzi, bo przecież są grzesznikami i czynią zło, ale pochodzi od Boga. Bóg wybrał grzeszników, aby przez grzeszników okazać swoje miłosierdzie. Co więcej, będąc w Kościele, możesz być pewny tego, że doświadczysz w sposób mega mocny własnych słabości, aby skoncentrować się nie na słabościach, ale na mocy, która pochodzi od Boga. I może wiele kościołów lokalnych przestanie istnieć, ale Arka, Kościół będzie zawsze uzbrojonym bastionem, twierdzą, która cię osłoni przed złem. Co nie oznacza, że Kościół jest twierdzą zamkniętą na grzeszników, ponieważ jeżeli ty jesteśmy w Kościele, to znaczy, że ten Kościół jest dla grzeszników, zwykłych i niezwykłych, strasznych i mniej strasznych grzeszników. Na Arkę Noego siadło 8 osób. Liczba 8 również jest symboliczna, ponieważ w Piśmie Świętym oznacza nowy początek. Jeżeli jesteś w Kościele, Bóg daje twojemu życiu nowy początek. Nowy początek twojego życia oznacza życie wieczne. Bóg daje ci życie wieczne, którego początkiem był twój chrzest, mój chrzest. A kto był jedynym sprawiedliwym na ziemi? Jezus Chrystus i jego matka. Tylko dwójka ludzi nigdy nie popełniła żadnego grzechu. Chrystus jako Bóg i Maryja jako wybrana przez Boga kecharitomene, pełna łaski. Co nie oznacza tego samego w odniesieniu na przykład do Szczepana, bo protestanci lubią to sobie tak zestawiać, że przecież w Piśmie Świętym nie tylko wobec Maryi pojawia się sformułowanie pełna łaski, ale również wobec Szczepana. Nie, nieprawda, ponieważ tylko wobec Maryi jest użyty grecki termin kecharitomene, czyli pełna łaski, wyłączona z działania grzechu. Natomiast ja i ty jesteśmy grzesznikami. Kościół jest jedynym miejscem, gdzie możesz zostać ocalony. Nie w sposób bierny, ale w sposób współpracujący, tak byśmy powiedzieli, ja tak to powiem, z łaską Boga. Łaska Boga bazuje na naturze, na twoich pasjach, na moich pasjach i talentach, na tym, co Bóg ci, mi, nam dał. Dlatego z całą nadzieją i świadomością pragnę być w Kościele, ponieważ poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Arka nie jest zamkniętą fortecą, ale jest centrum prawdziwego życia. Tak. Dlatego w Kościele jest miejsce dla grzeszników. Uwaga, w Kościele są grzesznicy. Jesteś ty, jestem ja. Jeżeli się gorszę grzechem w Kościele, to najpierw powinienem się zgorszyć własną grzesznością. I na koniec chciałbym cię zaprosić na
wakacyjne rekolekcje, trzydniowy weekend z mocą w słabości, 10, 11, 12 sierpnia w Sercówce. Jest to dom rekolekcyjny w Wierzchach, niedaleko Koluszek, gdzie będziemy czas dzielili na konferencje, sakramenty święte, przede wszystkim medytacje, dzielenie się świadectwem, również filmy. Każdy z uczestników rekolekcji otrzyma materiał jako taki zeszyt zapisków duchowych. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem mailowym przemek.janiszewski@gmail.com. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie, a wcześniej w grzesznym kościele pośród innych grzeszników, z którego wypływa pleśń, w którym też jest mnóstwo piękna, cudów, obecności Najświętszego ze Świętych Boga, w którym jest obecna Maryja, której Bóg niczego nie jest w stanie odmówić. O cokolwiek Boga przez Maryję prosisz, otrzymasz, jeżeli jest to zgodne z wolą Boga. I do zobaczenia w sierpniu na wspólnych rekolekcjach. Cześć, hej, szczęść Boże, grzeszników wstrętny. Bleh.